Po raz drugi nie udało się wyłonić operatora, który zarządzałby stadionem piłkarskim przy ulicy Zarzecze w Suwałkach. W związku z tym miejscowy ośrodek sportu i rekreacji w Suwałkach sam zajmie się prowadzeniem obiektu. Jedyny oferent nie spełnił bowiem wymogów formalnych. Trzeciego przetargu nie będzie, mówił dziś Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk. W związku z tym miasto postanowiło, że samo zajmie się prowadzeniem stadionu. Władze szukały zewnętrznego operatora, bo liczyły, że podmiot lepiej poprowadzi obiekt. Teraz do stadionu Suwałki muszą dopłacać około 600 tysięcy złotych rocznie. Ja myślałem, że jednak znajdzie się takie grono osób, nawet i firm tutaj suwalskich, która zechce wziąć ten stadion i poprowadzić, bo ja widzę, że podmiot prywatny, prywatna firma jest w stanie lepiej zarządzać, gospodarować każdym majątkiem. Nie uwłaczając tutaj niczego dla spółek naszych komunalnych, zakładów różnych komunalnych, firm państwowych, nie? Ale efektywność gospodarowania podmiotów prywatnych na pewno jest wyższa niż tego typu podmiotów publicznych. I chciałem, żeby ktoś to wziął, lepiej zagospodarował i oczywiście sam stadion, ten obiekt stadionowy, który w swoich rozwiązaniach projektowych nie jest najlepiej zaprojektowany. To jest moja krytyczna taka ocena. Również wykorzystanie hotelu, eurokempingu i tak dalej. No ale niestety, widzę, że trzeba będzie dźwigać to na swoich barkach, na barkach OSIR-u.